Dzień dobry państwu. Z tej strony Gościł Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkovitu, oraz wszystkim, którzy komentują, subskrybują i polubiają moje audycje. Germania Tacita, a właściwie to dzieło De origine et situ Germanorum o pochodzeniu i położeniu Germanów. Czy też może jak chcą 15-wieczni humaniści? De origine situ moribus ac populis germanorum liber o pochodzeniu, położeniu, obyczajach i ludach Germanów księga, napisana została w roku drugiego konsulatu cesarza Trajana, czyli w roku 98 naszej ery w 209 rocznicę ustanowienia stosunków germańsko-rzymskich za konsulatu Cecyliusza Metellusa i papiriusza Carbona. Gdy po raz pierwszy dał się słyszeć szczęk oręża cymbrów, i w 113 roku przed naszą erą doszło do fatalnych w skutkach dla Rzymian bitwy pod Noreją. Dzieło zachowało się tylko w jednej kopii, sporządzonej w latach 830-850 i przechowywanej w opactwie Hersfeld w Hesji. Kodeks Hersfeldensis przez wieki spoczywał w klasztornej bibliotece, nie budząc większego zainteresowania. Aż w 1425 roku tamtejszy mnich Heinrich von Grebenstein poinformował o kodeksie Poggio Braccioliniego, sekretarza papieskiego, humanistę i kolekcjonera rękopisów. Wówczas trwała zapoczątkowana już przez Petrarkę akcja poszukiwania dzieł literatury antycznej, rozproszonej w przypadkowo zachowanych różnych bibli... rękopisach w różnych bibliotekach, najczęściej oczywiście klasztornych. Do klasztoru w Hersfeld w 1431 roku udał się agent Bracciolini'ego pochodzący z Florencji Niccolo de Niccoli, który zidentyfikował w kodeksie trzy prace tacyta – Germania, Agricola, Dialogus de Oratoribus oraz fragmenty De Grammaticis ec et Rhetoribus z De Viris Illustribus Svetoniusza, czyli dzieło tacyta Germania, Agricola i Dialog o Oratorach, Natomiast z Fetoniusza fragmenty o gramatykach i retorach z dzieła o sławnych mężach. Dopiero jednak w 1455 roku Enok Daskoli, humanista i agent papieża Mikołaja V, zatrudniony w celu pozyskiwania rzadkich książek w bibliotekach zaalpejskich, przywiózł kodeks do Rzymu. W Rzymie sporządzono jedną oficjalną kopię w celu umożliwienia pracy nad tekstem zainteresowanym humanistom. Taki na przykład jak N.A. Silvio Bartolomeo Piccolomini, autor historii Czech, który później w latach 1458-1464 będzie papieżem jako Pius II. Do dziś zachowało się około 50 odpisów sporządzonych z tej jednej kopii. Sama kopia jednak przepadła. Niebawem w XV wieku ukazały się trzy wydania, które rywalizują ze sobą o miano Editio Princeps, pierwszego wydania, drukiem. Jedno w Bolonii w 1472 roku, drugie w Wenecji, bez roku, datowane na około 1470 rok w drukarni Widelinusa ze Spiry, trzecie w Norymberdze, około 1473 roku. Sam kodeks opaswa Hersfeld niebawem zaginął bez śladu, no prawie bez śladu. Na ślad ten trafiono jednak dopiero w 1902 roku, gdy hrabia Aurelio Gulielmi Baleani da Marco Vattaso zlecił Cezare Annibaldiemu profesorowi łaciny i greki w liceum klasycznym w Iesi, koło Ancony. Przegląd rękopisów swojej prywatnej biblioteki. Od 1793 roku rodzina Balleani znajdowała się bowiem w posiadaniu biblioteki rodu Guarnieri, założonej w XV wieku przez Stefano Guarnieriego, humanistę, kanclerza miasta Perugii, papieskiego dyplomatę i kolekcjonera rękopisów. Profesor Annibaldi ogłosił wówczas odnalezienie kodeksu, skatalogowanego jako Kodeks Essinas Latinus 8. Na pozór był to kolejny odpis z kopii z Kodeks Hersfeldensis, który przed 1474 rokiem sporządził dla siebie Stefano Guarnieri. Jednak wśród 76 kart rękopisu znajduje się quaternion, czyli składka 8 kart. 16 stron z oryginalnego karolińskiego rękopisu datowanego na połowę IX wieku, zawierające partie żywota Agrycolitacyta. Badania wykazały, że z największym prawdopodobieństwem jest to składka z zaginionego Kodex Hersfeldensis. Natomiast inne karty rękopisu z Jesi sugerują, że Guarnieri przepisywał tekst bezpośrednio z tego właśnie rękopisu, ponieważ nadaje literom kształt pisma, którego używano właśnie w czasach Karolingów, a ponadto podąża za ówczesną karolińską manierą wyróżniania inicjałów oraz pisania tytułów wśród tekstowych czerwonym atramentem. Kodeks Guarnieriego powstawał zapewne w latach 60. XV wieku. Jak widać, sam Guarnieri przywłaszczył sobie jedną składkę z oryginalnego rękopisu. Także nie można wykluczyć, że i inni humaniści rozebrali na kawałki karoliński oryginał. Zaczynała się epoka druku. Germania Tacita została powielona w setkach egzemplarzy, a ówcześni uczeni w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku postanowili wziąć sobie na pamiątkę po kawałku średniowiecznego kodeksu. Takie okoliczności przekazu tekstu Germanii Tacyta, gdy cudownie odnaleziony oryginał czy może raczej średniowieczny archetyp, bo karolińska kopia to jednak nie autograf rzymskiego historyka z czasu cesarza Trajana, gdy tenże oryginał przepada, a pozostają jedynie sporządzone z niego kopie, jest to typowy schemat, którego trzymać się będą fałszerze źródeł próbujący wpuścić w obieg spreparowane przez siebie podróbki. Sfałszowanie średniowiecznego rękopisu jest co prawda wykonalne. Można pozyskać oryginalny średniowieczny pergamin, czysty albo zapisany, i wtedy ogolić go, aby uzyskać palimpsest, wyczyszczoną z pierwotnego zapisu kartę. Można też sporządzić atrament wedle średniowiecznej receptury, ale i tak jakiegoś szczegółu fałszerz zawsze nie dopatrzy. Zabrakcie mu gdzieś wiedzy o ortografii, typografii, ligaturach, ornamentach, popełni jakiś anachronizm. Tak jak Wacław Hanka i Józef Linda, którzy na początku XIX wieku sprokurowali dwa rękopisy: Kralowe Dworski i Zelenochorski, napisane w języku staroczeskim i przekazujące niezwykle fascynujące informacje na temat czeskiej historii. Najlepiej zatem podać informację o odkryciu takiego średniowiecznego rękopisu, z którego odkrywca zrobił odpis. A jeszcze lepiej, tłumaczenie na język nowożytny. A wtedy nawet nie trzeba znać łaciny, ani wernakularnych języków średniowiecza. Wskutek nieszczęśliwego zdarzenia taki rękopis potem gdzieś zaginie, ale mamy odpis. I tak pod koniec 2019 roku w Szwecji Archeolog Sven Rosborn wraz z Polakiem Tomaszem Sielskim odkryli notatki opracowane na podstawie nieznanego źródła historycznego z XII wieku, które nazwali Gesta Wulinensis Ecclesiae Pontificum, czyli czyny kapłanów Kościoła Wolińskiego. Oczywiście notatki te były po polsku, bo sam łaciński kodeks się zdematerializował. W latach 80. ubiegłego stulecia na chwilę pojawiło się w obiegu i to nawet naukowym inne sfałszowane źródło, tzw. Rocznik Ciechanowski. W 1878 roku angielski autor John Wilson Ross opublikował anonimową pracę Tacitus and Bracciolini, The Annals Force in the 15th Century, Tacit i Bracciolini roczniki sfałszowane w XV wieku która łączy znaczną erudycyjną przenikliwość z nieco jednak wadliwym rodzajem erudycji. Dedykowana bratu autora, Sir Robertowi Dalrymple Rossowi, książka starała się udowodnić, że Poggio Bracciolini sfałszował roczniki Tacyta dla Kosme Medyceusza na sugestię Piera Lamberteskiego. Teoria ta opiera się częściowo na długo zauważanym kontraście stylu, między rocznikami, a historiami Tacyta, oraz na rzekomych solecyzmach, takich prost, prostych wyrażeniach, w pierwszych, ale głównie na wymuszonych interpretacjach nieco tajemniczych epizodów życia samego podzia Braccioliniego. Germania Tacyta w średniowieczu była niemal w ogóle nieczytana. Mogło się więc wydawać, że to ona będzie bardziej niż roczniki podejrzana o bycie renesansową podróbką. Zwłaszcza, że było to dzieło niezwykle wpływowe, które ukształtowało nowożytny naród niemiecki. Przez całe średniowiecze ludzie mówiący kontynentalnymi dialektami germańskimi, a z czasem już odrębnymi językami, byli nazywani teutonami, ewentualnie alemanami, a sami siebie zwali Deutsch. I dopiero w 1471 roku, po Editio Princeps Germanitacyta, po raz pierwszy, Niemiecki autor użył wobec siebie samej, wobec Deutsch, Teutonów, określenia Germanii w jednym z, z pamfletów krucjatowych wzywających do walki z Turkami po upadku weneckiej twierdzy Negroponte na EUBEI. Otóż duch Germanów miał poprowadzić wówczas chrześcijan do zwycięstwa nad niewiernymi. Oczywiście żadna krucjata nie miała wówczas miejsca. A jeśli Turcy doznali wówczas jakiś klęsk, to doznali ich od ducha Albańczyków, dowodzonych przez Jerzego Skanderbega, a nie Germanów. Ale za to pojęcie Germanie zostało ożywione i wprowadzone ponownie do obiegu. W XVI wieku niemieccy humaniści i trochę także skandynawscy rozpoczęli studia nad starożytnymi Germanami jako osobny, odrębny kierunek badań od studiów nad dziejami starożytnego Rzymu. Dopiero jednak pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku zrodziła się filologia germańska, czyli badania nad germańskimi starożytnościami ukształtowane na wzór filologii tej właściwej, bezprzymiotnikowej, zwanej z czasem altfilologii, starą filologią, czy filologią klasyczną, dyscypliną naukową badającą antyk, świat Greków i Rzymian oraz języki grecki i łaciński. Na utworzenie filologii germańskiej wpływ miały rodzące się indoeuropejskie językoznawstwo porównawcze i związane z nim zbieranie zabytków języków, które zaczęto określać germańskimi. Miała też wpływ archeologia pradziejowa, emancypująca się wówczas od archeologii śródziemnomorskiej, zwłaszcza po tym jak ustanowiono fundamentalny podział chronologiczny na epoki kamienia, brązu i żelaza. Wpływ na filozofię germańską miały także prądy ideowe epoki. Gdy odpowiednikiem francuskiego oświecenia i idei zjednoczonej liberalnej Europy, wcielanej w życie przez Napoleona Bonaparte, czemu niektórzy Niemcy przyklasnęli, to jednak pozostali Niemcy przeciwstawili mistyczny romantyzm, mający być emanacją germańskiego ducha, oraz nacjonalizm, który niebawem przerodzi się w szowinizm narodowy. Do tego wszystkiego nowe wzorce edukacji w postaci klasycznych gimnazjów Hubboltsjańskich, nowe paradygmaty badań naukowych w postaci nowoczesnych uniwersytetów, wyrwanych z gorsetu czterech tylko wydziałów prawa, medycyny, teologii i filozofii, nowe formy publikacji i obiegu prac naukowych, handbuchy i reencyklopedie. wszystko to zostało zapoczątkowane w państwach niemieckich, sprawiając, że nauka niemiecka stała się wzorcem dla życia szkolnego i naukowego w innych krajach, a myśl naukowa rozwijała się w ramach, które wyznaczyli niemieccy badacze. W związku z tym Germania Tacyta, kultowe źródło dla germańskiej starożytności, uprawiane głównie przez uczonych z niemieckich uniwersytetów, była podstawą nie tylko wiedzy o starożytności, ale i formacji duchowej niemieckiego narodu w XIX i XX wieku. Także dopiero w 1920 roku, kiedy profesor slawistyki na Uniwersytecie Harvarda, pochodzący z Białego Stoku żydowski emigrant Leo Wiener, próbował w pracy Tacitus, Germania and other forgeries, Germania, Tacita i inne fałszerstwa, bezskutecznie udowodnić za pomocą oszałamiających sztuczek językowych, że Germania, a przez implikację także inne dzieła Tacita były fałszerstwami stworzonymi po to, jak po tym, jak wpływy arabskie rozprzestrzeniły się w Europie. Te ostatnie słowa to cytat z pracy profesora Yale University, Clarence'a Mendela. Trzy lata wcześniej Wiener opublikował pracę Contributions to a History of Arabico-Gothic Culture, czyli wkład w kierunku napisania historii arabsko-gockiej kultury. Wiener zaproponował rzeczywiście niezwykle ekstrawagancką tezę, że Germanię Tacyta sfałszowano w epoce Karolingów. Dziś niekiedy pojawiają się jeszcze głosy, że dzieło to mogło być spreparowane przed, przez Poggio Braccelliniego. Jednak wartość dowodowa tych głosów porównywalna jest do pracy autorstwa fitton Browna The Unreality of Ovid's Tomitan Exile o nierzeczywistości wygnania Owidiusza do miasta Tomi, pracy, która głosiła, że Owidiusz nigdy nie został przez Augusta zesłany do Tomi Konstancy, dzisiaj w Rumunii nad Morzem Czarnym. Nie ma zatem podstaw, żeby poddawać w wątpliwość autorstwo Tacyta w przypadku traktatu Germania. Można natomiast mieć pewne wątpliwości co do tego, czy znany nam tekst oddaje w sposób nieskażony archetyp z Hersfeld. A pamiętajmy też, że archetyp ten jest 750 lat późniejszy niż autograf tacyta. Dlatego tekst Germanii, którym dziś dysponujemy, może być zniekształcony, nawet w istotny sposób. Tylko oczywiście tekst zniekształcenia trzeba udowodnić odpowiednią argumentacją. Jest to wymóg bezwzględny. Bez tego przyjmujemy tekst takim, jaki jest. Takie argumentowanie i poprawianie tekstu w poszczególnych zdaniach i formach. Aby odtworzyć jego pierwotne brzmienie, to podstawowe zadanie nauki filologicznej, tak jak ustalili to w XVIII wieku Friedrich August Wolf, a w XIX wieku Karl Lachmann, tworząc krytykę tekstu. Jest to jednak praca nad szczegółem, nad detalem. Germania Tacyta zasługuje natomiast na spojrzenie całościowe, na objęcie badaniem całego traktatu, tak jak go sobie zamyślił i zrealizował Tacyt. Zbyt często, także w badaniach historycznych, jest ona traktowana jako swoisty rezerwar wzmianek rezerwar, z którego można sobie wyjąć jakiś przydatny pasus i uzasadnić swoje tezy. Stąd też w audycji tej chciałbym omówić Germanię Tacyta jako jedno spójne, koherentne dzieło, napisane z zamysłem, konceptem i jasnym celem zrealizowany w sposób zamierzony i nieprzypadkowy, zgodny z konwencjami opisu geograficzno-etnograficznego świata starożytnego epoki cesarza Trajana. Ponieważ Germania Tacyta obejmuje także ziemie polskie w starożytności i to chyba ziemię całej Polski w dzisiejszych granicach, gdyż nie słyszymy nic o jej wschodniej granicy na Wiśle jak w geografii Ptolemeusza, najważniejsze z punktu widzenia etnicznej historii tychże ziem jest pytanie – czy Germania tacyta to region geograficzny, region etnograficzny, czy także region wspólnego języka, a mianowicie indoeuropejskiego języka, należącego do tzw. germańskiej grupy językowej, wyróżniającej się odmienną od innych grup drogą rozwoju, od indoeuropejskiego prajęzyka do współcześnie i historycznie poświadczonych języków. Drogą, która prowadziła Obowiązkowo przez prawo Jakuba Grima, czyli pierwszą przesuwkę spółgłoskową. Pierwsze zdanie, otwierające traktat, Germania brzmi: Germania omnis, a gallis retisque et panonis reno et danuvio fluminibus, a sarmatis dacisque mutuo meto aut montibus separator. Cała Germania od Gallów i Retów i Panończyków rzekami Ren i Dunaj. Od Sarmatów i Daków wzajemnym strachem albo górami jest oddzielona. Germania to nazwa kraju, choronim, Pozostałe nazwy to określenia etniczne, etnonimy, nazwy ludów. Taka budowa tego zdania nie jest przypadkowa. Tacyt swoją Germanię opisuje nie z perspektywy jej granic naturalnych, ale z perspektywy etnograficznej, wspólnoty etnicznej jej mieszkańców i odrębności od sąsiednich, ale odmiennych w jakimś zakresie ludów. Tacyt nie definiuje, kim są Germanie, ale określając ich sąsiadów, wskazuje, kim nie są. Zatem Germanie nie są Galami, celtycką ludnością kontynentalną, nie są Retami, mieszkańcami Alp mówiącymi językiem podobnym do etruskiego. Nie są panończykami, indoeuropejską ludnością naddunajską, cywilizacyjnie bliską ilirom i Celtom, ale językowo trudną do określenia. Nie są sarmatami, koczownikami stepów pontyjskich. Nie są też dakami, ludnością indoeuropejską, zapewne pokrewną traką, tak zwaną paleobałkańską, obiektem zainteresowań ekspansjonistycznych Rzymian czasów Domicjana i Trajana, czyli właśnie czasów Tacyta. Tacyt dokładnie zarysowuje granice tej krainy Germanii z trzech stron. Ren, Dunaj, Północny Ocean z Półwyspem Kimbryjskim, dzisiejszą Jutlandią i Wyspami, dzisiejszą Skandynawią, oraz góry i wzajemny strach od strony wschodniej, czyli sarmacko-dackiej. Ale gdzie konkretnie kończy się ta Germania na wschodzie? Tego utacyta nie ma. Nie ma w ogóle wisły. A ujście dunaju do Pontu chyba tylko wskazuje na zasięg od rzeki Dunaj, a nie Germanii. Zmianka o górach natomiast to jakieś nawiązanie do karpatów, jako granicy, od strony południa, gdzie Dunaj znacznie skręca w stronę właśnie tego południa i gdzie pomiędzy Karpatami a Dunajem mieszczą się już niegermańskie ludy, sarmatcy Jazygowie i dakowie właśnie. Na wschodzie, granicem kraju stanowi wzajemny strach. I znów nie wiadomo, czy jest to strach przed sarmatami i dakami, czy tylko może strach przed samymi sarmatami na równinach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym traktacie Tacyt opisywać będzie zwyczaje Germanii jako całości. Będzie też opisywać poszczególne ludy i ich ustroje, czyli będzie mówić o Gentibus a kregibus, o ludach i ich królach. Starożytna etnografia, której najbardziej reprezentatywny przykład, mamy w dziejach Herodota, dzieliła ludy co do pochodzenia na autochtones zrodzonych z samej ziemi, mieszkańców swojego kraju od zarania dziejów, autochtonów. Na przykład Arkadyjczycy, na poloponezie takimi byli, mieszkali w Arkadii wcześniej jeszcze, niż Księżyc pojawił się na niebie. Oraz drugą grupę, metanastaj, wędrowców, przesiedleńców, migrantów, którzy przyszli z innego kraju. Co ciekawe, Grecy większości ludów przypisywali właśnie odbycie takiej wędrówki, skąd inąd, z innego kraju, do tego, w którym obecnie mieszkają. Stąd paradygmat wędrówek ludów, przychodzenia ludów, rozpowszechnił się także i w późniejszej historiografii i obecny jest również bardzo mocno w dzisiejszej. Poszukuje się na przykład kolebek różnych ludów, z których to kolebek miały one wyjść i udać się na inne tereny. Taki sposób myślenia jest nawet, można powiedzieć, podświadomy. Mówimy na przykład o ekspansji ludów indoeuropejskich. Z tymczasem mogło dochodzić tylko do rozprzestrzeniania się wspólnego języka wśród ludów, które wcale nie musiały wędrować z miejsca na miejsce, tylko mieszkały stale tam, gdzie mieszkali ich przodkowie. Do ekstremum ten paradygmat wędrowania służy do opisu wydarzeń końca epoki starożytnej okresu wędrówek ludów. Oczywiście, epoka ta zna dalekie migracje, wędrówki poszczególnych grup. Głównie grup wojskowych, z czasem przyjmujących lub wytwarzających jakąś tożsamość etniczną. Jednak masy ludności nigdzie się nie wybierają ze swoich domostw. Dotyczy to choćby Rzymian, którzy z zasady jeszcze w V wieku nie porzucają swoich małych, prowincjonalnych ojczyzn, nawet jeśli władzę w nich przejmują germańscy, sarmadzcy czy huńscy warlordowie ze swoimi wojownikami-żołnierzami. Nigdzie nie wędruje też większość mieszkańców germańskiego barbarykum, którzy niekiedy podejmują służbę wojskową w armii rzymskiej lub w armiach germańskich warlordów. Z rzadka natomiast podejmują akcję kolonizacyjną, taką jaką podjęli Sasi i Anglowie na wyspie Brytanii. Oczywiście mobilni są koczownicy, sarmatcy, alańscy i huńscy, ale koczownicy zawsze są skorzy do migracji i mobilności. W przypadku Germanów Tacyt postępuje jednak wbrew tendencjom antycznej historiografii. Nie chce ich uznać za metanastaj wędrowców, lecz pisze Ipsos Germanos, Indigenas, Crediderim, Minimekwe Aliarum Gentium Adventivus et Hospitis Mixtos Mógłbym uwierzyć, że sami Germanie są rdzennymi mieszkańcami swej ziemi, najmniej zmieszanymi z przybyszami z innych ludów i gośćmi. Ta kwestia czystości etnicznej Germanów, czy też rasowej, pojęcia rasy oczywiście starożytność jeszcze nie zna. Pojawi się ono dopiero w XVI wieku, wraz z odkryciami geograficznymi. Pojęcie to będzie, tej czystości rasowej, szczególnie istotne w XIX wieku, gdy pojawi się naukowy rasizm, oparty na teoriach doboru naturalnego Darwina i stanie się on częścią konstytutywną niemieckiego szowinizmu narodowego. Gloryfikacją germańskiego ducha wobec innych zepsutych ras romańskiej, słowiańskiej, a z czasem także semickiej. Nic więc dziwnego, że Arnaldo Emiliano już po II wojnie światowej uznał, że idee zawarte w Germanii Tacyta przyczyniły się do oparcia niemieckiego nacjonalizmu w duchu pangermanizmu i nordycyzmu nie tylko kulturowego, ale i rasowego. Co prowadziło do masowych zbrodni i ludobójstw w czasach III Rzeszy. Samo Miliano pochodził z ortodoksyjnej, ale i z asymilowanej rodziny żydowskiej z Piemontu. Był lojalny wobec Mussoliniego, członkiem partii faszystowskiej, a mimo to utracił posadę na Uniwersytecie w Turynie w wyniku zaprowadzonych w 1938 roku na wzór niemiecki ustaw rasowych legi racjali. Tacyt oczywiście daleki jest od formułowania mistycznych cech o germańskim duchu, jakimi od ponad 250 lat przepełniona jest świadomie i jawnie lub podświadomie i skrycie niemiecka myśl polityczna. Tworzy jednak obraz tzw. szlachetnego dzikiego, człowieka moralnie przewyższającego ludzi w cywilizowanej społeczności. Teza ta była, była dla tacyta główną motywacją do napisania tego traktatu. Lecz Germanie mają tu być wzorem siły i swoistej sprawiedliwości, jaką mogą osiągnąć nawet dzicy, o ile nie są zdeprawowani. Jacy więc wspaniali mogliby być Rzymianie, gdyby przy swojej wysoko rozwiniętej kulturze i organizacji społecznej także hołdowali zdrowym moralnie zwyczajom przodków zamiast oddawać się zepsuciu moralnemu. Tacyt podaje, że ta autochtoniczność Germanów jest trochę wymuszona. Bo trudno do nich dotrzeć statkiem z Mora Śródziemnego. Nie jest w stanie też wyobrazić sobie nikogo, kto opuściłby Azję, Afrykę lub Italię i podążał do Germanii, ziemi brzydkiej, o surowym klimacie, ponurej z wyglądu i niecylizowanej. Ten akurat fragment w przekładzie Tomasza Płóciennika. Tak dalej będzie tacyt definiował specyfikę Germanów, podzielając pogląd tych, którzy uważali, że plemiona Germanii, nie wchodząc w związki małżeńskie z innymi ludami, zawsze były ludem odrębnym, czystym i podobnym tylko do siebie. W oryginale mamy, może nie plemiona, tylko populos Germanie, ludy Germanii. Mamy też alienationes, obce narody, którymi nie chcieli wchodzić w związki małżeńskie oraz similis gens, podobny lud, efekt końcowy tej Dobrowolnej separacji Germanów od innych ludów. Dalej pisze tacy tak. Stąd też wśród takiej masy ludzi wygląd ciał jest jednakowy u wszystkich. Dzikie niebieskie oczy, rude włosy, ciała potężne, wytrzymałe tylko w ataku. Wytrwałość w pracy, wymagającej wysiłku, już nie ta sama. Źle też znoszą pragnienie i upały. Do chłodu i głodu pod takim niebem i na takiej ziemi przywykli. Oczywiście. Starożytni Grecy mieli w zwyczaju oswajać nowo odkrywane, egzotyczne tereny, włączając je w swoją mitologię, a konkretnie w zakres podróży tych herosów, którzy takie właśnie dalekie wyprawy mieli w mitach odbywać. Tacyt przytacza dwóch takich bohaterów. Heraklesa, który w swoich dwunastu pracach w niektórych udawał się na kres świata, i którego podobno mają opiewać w swoich pieśniach bojowych także Germanie, oraz Odyseusza, który miał podczas swoich wędrówek, gdy wracał do ojczystej Itaki, dotrzeć także na Ocean Północny i założyć u ujścia Reno miasto Ascyburgium, gdzie też miały się znajdować ołtarze wzniesione ku jego czci oraz jego ojca Laertesa. Wspomina też tacy, że na pograniczu Germanii i Recji znajdują się greckie inskrypcje, to akurat jest bardzo ciekawa informacja, gdyż język retycki zapisywano alfabetem północno-italskim, pokrewnym etruskiemu, który wyglądał jak alfabet grecki z epoki archaicznej. Stąd też mógł być wzięty przez rzymskich obserwatorów, niekoniecznie biegłych w epigrafice retyckiej, za alfabet grecki. Tacyt jednak nie wierzy w wędrówki mitycznych greckich Herosów do Germanii. Przekazuje natomiast, że w swoich własnych, starożytnych pieśniach, Germanie wywodzą się od Tuistona, boga wydanego przez ziemię, Tuistonem Deum terra editum, czyli jest to dokładnie autochton zrodzony z ziemi. Jego syn Mannus, czyli człowiek, to początek i założyciel ludu. A ten Mannus miał trzech synów, z których wywodzą się trzy. Grupy Germanów. Najbliżsi oceanu Ingewonowie, położeni pośrodku lądu Herminonowie i pozostali, a więc Nadreńscy i Stewonowie. Ten podział ludów germańskich zna także w Pliniusz wcześniej oraz późniejsze germańskie tablice narodów łączące tradycje pogańskie i biblijne. Tacyt ma świadomość, że te nazwy zabrzmią dziwacznie dla rzymskiego czytelnika, który z historii znał różne, zupełnie inne nazwy ludów germańskich. Dlatego powołuje się na inne opowieści, że było więcej boskich potomków i więcej nazw plemion, ale przytacza tylko cztery: Marsowie, Gambrywiowie, Swebowie, Wandyliowie. Tych czterech, jak widać, nazw najbardziej rzymski czytelnik mógł się w opisie Germanii spodziewać. Marsów rozbił Germanik. Gambriwowie byli równie ważni w czasie podboju Germanii przez Augusta, równie ważni jak Hattowie, Hattuariowie i Heruskowie. Wandiliowie dla Pliniusza byli wręcz czwartym, dodatkowym odłamem, na jaki dzieli on Germanów. A o Swebach sam Tacyt będzie pisał dużo, dużo więcej, gdyż całą wschodnią, wewnętrzną Germanię nazwie Swebią. Ponadto, jak pisze też, skąd wywodzi się nazwa Germania. Pisze Tacyt, że nazwa Germania jest świeża i nadana niedawno, ponieważ ci, którzy jako pierwsi przeszli Ren, wypędzili Galów. I teraz nazywani są tungrami, a wcześniej nazywani byli germanami. Tak nazwa narodu, nie ludu, tu podkreślam, że to jest nazwa nomen nationis, non-gentis, powoli się utrwaliła. Ale najpierw wszystkich od zwycięzcy ze strachu, wnet także oni sami siebie wymyślonym imieniem germanów nazywali. Czyli generalnie rzecz biorąc, Germanie dlatego, że byli zwycięzcy, to wszystkie inne plemiona przyjmowały ich nazwę sami sobie, a pokonani ze strachu tam, tamte plemiona również nazywali Germanami. Tungrowie. Civitas Tungrorum znajdowała się w prowincji Galia Belgica, państwo Tungrów. W 8.5 roku wydzielona została wraz z innymi regionami bliskimi Renu skład prowincji Germania Inferior. Stolicą tego tubylczego państwa była Aduatuka Tungroru, czyli dzisiejsze Tongeren w belgijskiej Limburgii. Cezar w wojnie galijskiej nie wspomina Tungrów, ale za to cztery inne, drobniejsze plemiona, zwane ogólną nazwą Germani Cisrenani, czyli Germanie przed-Reńscy, zamieszkali po galijskiej stronie rzeki Renu. Przynależność etniczna tego ludu w dzisiejszym rozumieniu, czyli używanie przez niego języka germańskiego, jest całkowicie niepewne. Wiemy, że były to ludy silnie poddane wpływom galijskim, w tym językowym. Możliwe jednak, że były to ludy mówiące językiem belgijskim, czy też innym językiem pośrednim z grupy tzw. Nordwest Block, bloku północno-zachodniego. A zatem mógł to być język, Paragermański, czyli pokrewny germańskiemu, ale taki, który nie przeszedł przez przesuwkę spółgłoskową i nie znalazłby się dzisiaj w gronie grupy języków germańskich. Kwestie językowe są jednak dla tacyta nieistotne w jego opisie Germanów. Ważne są lokalne, autochtoniczne pochodzenie, podobny wygląd, podobne obyczaje i odmienność od wielkich ludów zdefiniowanych w jego czasach przez nazwy rzymskich prowincji od ludów sąsiednich. I tak w kolejnym opisie, tym razem warunków naturalnych i klimatu Germanii, jej przeciwieństwem stają się Galia, Norikum i Panonia. Norikum to kraj sąsiadujący od wschodu z Recją kraj wschodni Galów, niewymieniony w pierwszym zdaniu traktatu definiującym Germanię. Germanie wyróżniały się także strojem który jest typowym strojem europejskich barbarzyńców, innym niż luźny strój upartów czy sarmatów, ludów irańskich. Dalej pisze Tacyt, że wspólną cechą plemion germańskich jest także to, że nie zamieszkują miast, lecz żyją z dala od siebie, nie zakładają nawet wsi. Ponadto nie znają pisma i jego sekretów. I tu rzeczywiście najstarsze, pewnie datowane inskrypcje runiczne pochodzą z Wimose, z Danii, około 160 roku naszej ery, czyli 60 lat po tym, jak Tacyt napisał Germanię. W jego czasach dopiero mogli Germanie zapożyczać znajomość pisma, najpewniej z rzymskiej prowincji Recji z języka retyckiego. Nie ma natomiast wspólnej religii dla wszystkich Germanów. O czym świadczy to, że część swebów Febów składa ofiary nie tylko Merkuremu, Herkulesowi i Marsowi, lecz także bogini Izydzie. Oczywiście bóstwa te uległy tu u Tacyta tzw. interpretacji romana. Przez pierwsze 27 rozdziałów opisuje Tacyt Germanów jako całość, niewyodrębnioną, nierozróżnioną na poszczególne ludy czy plemiona. Przy czym opis ten jest szczególnie adekwatny dla ludów zachodniej Germanii, tej, tych ludów, które toczyły wojny z Rzymianami w czasach Augusta i Tyberiusza. Rozdziały 28 do 46 to opisy poszczególnych części składowych Germanii. Przy czym im dalej na wschód, tym więcej dodatkowych informacji o zamieszkałych tam ludach, gdyż nie można ich w pełni wpisać w generalny opis. Bazujący na zwyczajach, obyczajach ludów Germanii Zachodniej. Tę pierwszą część kończy tacyt zdaniem. Tyle dowiedzieliśmy się ogólnie o pochodzeniu i obyczajach wszystkich Germanów. Teraz powiem o instytucjach i praktykach poszczególnych ludów, na ile się różnią oraz o tym, które narody z Germanii wywędrowały do Galii. To bardzo ciekawe rozpoczęcie, gdyż. Na początku pisze o tych ludach, które zgodnie z Juliuszem Cezarem mieszkały dawniej w Germanii, a germańskie nie są. Byli to, były to ludy galijskie, Helwetiowie, helweci, którzy mieszkali pomiędzy Renem, Menem, a Lasem oraz bojowie, którzy zamieszkiwać mieli krainę do dzisiaj nazywającą się Bojhemum i ta nazwa wspominała Bojów jako pierwotnych mieszkańców tej ziemi. Tu oczywiście Tacyt, podobnie jak i Cezar, nie ma pojęcia, że południowa Germania, dzisiejsze południowe Niemcy, to była pierwotnie właśnie ojczyzna ludów celtyckich, że one stąd dopiero zajęły Galię. Jest przekonany, że było odwrotnie, że to Galia była pierwotnie ojczyzną Celtów i że Celtowie migrowali poza Dunaj. Czasem Tacyt nie jest do końca pewien pochodzenia. Jakich ludów i pisze tak. Set utrum Arabici in Panoniam ab osis, germanorum natione an osis ab araviscis in germaniam com migraverint, cum eodem ad sermone, institutis moribus utantur. Lecz czy arawiskowie przesiedlili się do Panonii od osów ludu germańskiego, czy też osowie od Arabisków do Germanii, a do dziś mają ten sam język, te same prawa i zwyczaje? Trudno orzec, jako że dawniej życie na obu brzegach i w równej biedzie i równej wolności miało te same zalety i te same wady. Oba brzegi oczywiście są to brzegi rzeki Dunaj, ponieważ arabiskowy mieszkają na południe od tej rzeki, a na północ. Czasem wspomina tacet ludy galijskie, belgijskie, pochodzenia germańskiego. Trewerowie i Nerwiowie hełpią się germańskim pochodzeniem. Które jako chwalebne zaprzecza jakoby ich podobieństwu do gnuśnych galów. Ale po galijskiej stronie żyją też ludy, które nie tylko są pochodzenia germańskiego, ale które są wciąż germanami: wangionowie, Tribokowie, Nemetowie oraz Ubiowie, których właściwie w czasach tacyta należałoby nazwać Agrypińczykami, ponieważ została tam już założona kolonia rzymska, kolonia Agrypina. Także Batawowie, Będący niegdyś częścią Hattów, mieszkają po stronie galijskiej Renu, podobnie jak i Matiakowie. Natomiast po drugiej stronie Renu, tak zwane agri-decumates ziemię, którą Rzymianie na przedpolu Limesu sobie zajęli tę ziemię o wątpliwej przynależności, jak pisze tacyt politycznej, zajęli co lekkomyślniejsi, ośmieleni biedą Galowie. Z kolei Germanie mieszkają też przy Renie, po stronie już germańskiej, po wschodniej. Są to Hattowie, Usypowie, Tękterowie, Brukterowie, Hamawowie, Angrywariowie, a na ich tyłach Dulgubinowie i Hasuariowie oraz mniej znane ludy. A potem Fryzowie więksi i mniejsi. I to jest zachodnia część Germanii. In Occidentem Germania. Tak pisze tacy. Dalej opisuje północną Germanię, gdzie mieszkają Hałkowie, którzy zasiedlają w niezmierzone przestrzenie, wspomniani fryzowie, hattowie, a także heruskowie, fosowie i cymbrowie na półwyspie. I to jest część północna. A kolejna część Germanii to jest swebia. I tutaj wprowadza tacyt pojęcie, którego właściwie nie znają poprzedni autorzy przedstawiający ten kraj. Nunc des febis dicendum est, quorum non una ut hattorum tenctorum ver gens, majorem enim Germanie partem optinent, propris adhuc nationibus nominibusque discreti, quamquam in commune suebi vocentur. Swebowie nie jest to jeden lud, gens, jak hatowie czy tenktorowie. Większą część Germanii zajmują, wyróżnieni własnymi narodami i nazwami, ale ogólnie zwani swebi. Tu oczywiście na tionimus, na minibusquem, można tłumaczyć też jako hendiadys, wyróżnieni własnymi nazwami narodowymi, ewentualnie wyraz nomen, jak za chwilę powiem, może mieć też bardzo specyficzne znaczenie, tak terminus technicus. Czyli Sfebowie, swebi, to cała Germania Wschodnia. Wszyscy są potomkami Herminonów. Tego drugiego wyróżnionego przez tacyta ludu wywodzącego się od Mannusa, przodka wszystkich ludzi. Osobliwością Swebów jest noszenie węzła swebskiego, tej właśnie e, nietypowej fryzury. I teraz cały opis ludów, który nastąpi, to ma być opis Swebów, Swebi, rozdziały 38-45. Rozpoczyna od Semnonów, mieszkających nad łabą. Semnonowie, najstarsi i najznakomitsi wśród swebów, mają 100 sto okręgów, stoją na czele wszystkich swebów. Tam jest gaj semnodów, w którym odbywają się zjazd wszystkich plemion swebskich i gdzie składa się ofiarę z człowieka. Przedstawia również tacy bardzo zadziwiające zabobony związane z tym właśnie gajem, na przykład takie, że ludzie, którzy w nim się potno przewrócą, nie mogą wstać, tylko muszą wypełznąć poza jego granicę. Następne plemiona swebskie to Longobardowie, nieliczni, ale wyróżniający się dzielnością. Oraz Reudingowie, Avionowie, Angliowie, Warynowie, Eudosowie, Swardonowie, Newtonowie. Nie ma tam u nich nic ciekawego, poza tym, że jest tam sanktuarium bogini Nertus. Wyspa na Oceanie. Ocean, w tym przypadku, to raczej która z wysp duńskich będzie, czyli na Bałtyku, byłoby to. I ta część, ta część swebów położona jest we wnętrzu Germanii. Hermundurowie natomiast są pierwszym ludem swebskim, który mieszka nad Dunajem. I są to ludzie bardzo wierni Rzymianom. I przez Rzymian dopuszczani do poufałości, a nawet do tego, że mogą wędrować do rzymskiej prowincji Recji w sposób wolny. i nie, Przez nikogo nie są zatrzymywani. Mieszkają oni właśnie na Recji i jak podaje tacyt, z ich kraju wypływa rzeka Łaba, niegdyś dobrze znana, dziś tylko ze słyszenia. To wskazuje, jak w czasach Augusta, gdy Germania była podbijana przez e, Rzymian, rzeka Łaba stawała się granicą prowincji rzymskiej. A dzisiaj, kiedy Rzymianie za sprawą cesarza Tyberiusza uznali, że tę prowincję należy odpuścić sobie, ponieważ jest ona absolutnie nieekonomiczna w utrzymaniu, rzeka Łaba stała się znów dla Rzymian jakimś Odległym, mitycznym krajem. No, re, regionem płynie. Za Hermundurami są narystowie, markomanowie, którzy wyparli bojów z ich ziemi, czyli z Bojhaimą. Oraz kwadowie. I pisze tacyt, że ci stanowią jakby czoło Germanii nad Dunajem. Natomiast powyżej nich, w tyle markomanów i kwadów, mieszkają marsygnowie, Kotenowie, osowie i burowie. I tutaj po raz pierwszy ma pewnego rodzaju problemy natury etnicznej tacy w swoim opisie, ponieważ podaje, że marsygnowie i burowie językiem i kulturą przypominają swebów. Tak tłumaczy płóciennik, tu można by przeczytać marsigni et buri sermone cultuque swebos referunt, czyli właściwie odnoszą się do swebów, czyli są swebami. Natomiast kotinos gallica osos pannonica Ligwa, coarguit non esse germanos. Język galijski u kotynów, a pannoński u osów, dowodzą, że nie są oni germanami. I to jest pierwsze dowodzenie u Tacyta, które odnosi się do kategorii języka. Odnosi się to też do ludów na zapleczu, tej pierwszej swebskiej linii ludów Limesu naddunajskiego. Są to ludy, które zamieszkują z tyłu. Za plemionami swebskimi Są to cztery ludy Zróżnicowane etnicznie Dwa są swebskie, jedno celtyckie, galijskie Jedno panońskie Do tego oprócz języka Także coś innego Sugeruje Tacitowi, że nie są to Germanie A mianowicie składają oni Trybut kwadom I sarmackim językom Co świadczy ich germańskości Bo Germanie trybutu nie płacą Nikomu a dodatkowo kotynowie wydobywają żelazo i to również ma w jaki sposób hańbić. I te cztery ludy to ludy nierównin, ale pewnego rodzaju pogórza sudeckiego karpackiego, oczywiście od południowej strony łańcucha gór. W tym miejscu przypomnijmy, że Tacyt już mówił o osach tych panońskich wcześniej. Set utrum arabiscy in panoniam ab osis, germanorum natione, An osi ap Arabistis in Germaniam komm A zatem czy arabiskowie mieszkający w okolicach Budapesztu dzisiejszego przysiedlili się do panonii od osów, ludu germańskiego, czy też osowie mieszkający na północ od Dunaju przydzielili się od arabisków z Panonii do Germanii. To nie jest istotne, bo dzisiaj mają ten sam język, te same prawa i zwyczaje. Z tego drugiego miejsca, u tacyta, wiemy, że osowie nie są germanami, bo ten jeden wspólny język to jest język panońscy, panoński. A zatem osowie są zarazem germanorum natione, narodem germanów. Tak pisze w jednym miejscu tacyt, ale w drugim miejscu pisze, że są oni pannonika lingua, mówią językiem panońskim, w z nie są germanami. Tacyt wcale nie zaznacza za pierwszym razem, że ten wspólny język z arabiskami to nie jest język germański. Zaznacza to dopiero za drugim razem, aby wyróżnić w różnorodnej językowo grupie czterech ludów na zapleczu naddunajskich, tych, które są swebskie, tych, które są galijskie i ten jeden, który jest panoński. Mamy zatem bezpośredni dowód tekstowy z samego tacyta, że ludy Germanii nie muszą być ludami języka germańskiego. Czy w dzisiejszym rozumieniu nie są ludami germańskimi, gdyż tymi są tylko mówiący językiem germańskim. Tak zmieniło się nasze rozumienie w porównaniu ze starożytnością. Tam był nacisk na krainę. Dzisiaj mamy nacisk na rodzaj języka, jakim jakiś lud mówi. Następnie tacyt pisze, że Swebię ogranicza i przecina nieprzerwane pasmo górskie, a za nim są liczne ludy. Zanim do za tym pasmem, czyli na północ, od Sudatywy Karpatów, czy na ziemiach polskich, wymienia tacyt jednak tylko lugiów i ich pięć civitates, państw. Nie gentes plemion, tylko właśnie civitates, państw. O lugiach pisze tacyt tak, latissime patet lugiorum nomen in plures civitates diffusum. Szeroko rozciąga się imię lugiów, na wiele państw podzielone. Norden jako pierwszy uznał, że rzeczownik Nomen, imię w rzeczywistości jest tutaj użyty jako terminus technicus, i oznacza związek, federację, konfederację różnych państw. W przypadku lugiów milczy tacyt na temat ich języka. Co należy, czy należy przez to rozumieć, że mówią językiem germańskim, tak jak milcząco zakładamy to przy opisie grup germańskich na zachodzie, nad Morzem i grup swebskich wewnętrznej i naddunajskiej? Czy może jednak mówią innym językiem, gdyż położeni są dalej na wschód od centrów konsolidowania się języka germańskiego na terenach, gdzie zachodziła przesuwka spółgłoskowa? Jak na razie dwukrotnie tylko tacyt wykluczył expressis verbis z bycia Germanami dwa ludy – osów i kotynów. Czy za każdym razem będzie odnotowywał ludy, jeśli są niegermański językowo? Czy może odnotowuje niegermańskość językową tylko wybiórczo, przy niektórych tylko ludach, z jakichś konkretnych powodów? Zobaczmy jak dalej przebiega opis jego Germanii, a właściwie swebii. Za Lugiami są Gotones, Goci, a obok Rugiowie i Lemowiowie, nad oceanem, czyli Bałtykiem. Wszystko ludy o odmiennym ustroju od reszty, ponieważ są posłuszne królom. Na oceanie są Swionowie, czyli Szwedzi, którzy nie mają stałego dostępu do broni, jak jest w zwyczaju u innych Germanów, lecz jest ona przechowywana w zamknięciu, pod kluczem, który posiada królewski niewolnik. A zatem Sfionowie nie są porównani do Swebów, lecz ogólnie do Germanów. Wszystkie te cztery ludy na północ od Lugiów są germańskie. Czy zatem Ilugiowie są Germanami? W rozumieniu dzisiejszym mówią językiem germańskim, bo że zamieszkują Germanię, region, to oczywiste. Tylko czy na pewno mówią językiem germańskim? Za Szwedami kończy się krąg świata, a na prawo od Morza Swebskiego, Bałtyku, mieszkają Estiowie. Ritus habitusque sfeborum lingua Britannice propior. Zwyczaje i obyczaje sfebów językiem bardziej zbliżeni do brytańskiego. Czyli jednak język jest ważny w opisie ludów. Lud niezaznaczony, że ma język inny, to musi być lud po prostu germański. Ale jeszcze poczekajmy z wnioskiem co do Lugiów, bo jeszcze mamy jeden rozdział Germanii. Po opisie Estiów wracam w swojej narracji Tacyt, na wyspy oceaniczne i pisze, że z Fionami mieszkają Sitanowie, którymi włada kobieta. I tu jest koniec Febi. Kim są Sitanowie? Czy są mieszkańcami Siktun, jak niektórzy zakładają w Szwecji? Czy też może są Kwenami, czyli Finami? A przekonanie o tym, że włada nimi kobieta, bierze się stąd, że wyraz Kwen kojarzyło się z wyrazem germańskim, oznaczającym po nordycku właśnie kobietę. Tu zatem kończy się Sfebia na Wyspach Oceanicznych, czy w Skandynawii, na obszarze Szwecja, nawet na północy Szwecji. Sfebia Utacyta to nie tyle kraj zamieszkały przez ludy swebskie, ile raczej trzecia, wschodnia część Germanii. W jej skład wchodzą też germańskie ludy bałtycko-słowiańskie, goci i Szwedzi. Także Warynów Pliniusz wpisuje w skład czwartej swojej kategorii ludów germańskich, ludów wandilskich. Tacyt Wandiliów zna, ale nie posługuje się taką nomenklaturą. Warinowie są po prostu swebami. Całą wielką część wschodniej Germanii e, jako krainę wpisuje Tacyt w swebie. Także ludy językowo niegermańskie, jak Osów, Kotynów, Estiów i zapewne Sitonów. Tylko przy Sitonach nie pisze nic o języku, że mógł czy też mógł podobnie Napisać w przypadku Lugiów, że nie odnotował, iż mówią po germańsku, a może jednak po germańsku oni po prostu mówili. Czy byli Lugiowie swebami, skoro mieszkają poza granicą gór oddzielających ludy swebskie i nie są wymienieni wśród swebów wewnętrznych, śródziemnych? Cała masa znaków zapytania. Ostatni rozdział, 46. To wątpliwości Tacyta, gdzie wyznaczyć na wschodzie granicę, a mianowicie, czy bardziej na wschód niż Swebia, są jeszcze ludy germańskie, czy są to już ludy sarmackie? W Tacytowej etnografii tertium non datur dla tych ziem, czyli właśnie dla ziem polskich, do których dotarł opisując Lugiów. Nie ma za to u Tacyta Wisły, nie ma tej wielkiej rzeki przecinającej Barbarykę na pół, na dwie połowy germańską, i sarmacką. Pisze tacy tak. Waham się, czy do Germanów, czy do Sarmatów zaliczyć ludy Pełcynów, Wenetów i Fennów. Chociaż Pełcynowie, niektórzy zwą ich bastarnami, przypominają Germanów językiem, kulturą oraz typem siedzib i domostw sermone kultu sede ag domicilis ut germani agunt to jednak wszyscy są u nich niechlujni, a starszyzna gnuśna. Przez mieszane małżeństwa, Oszpecili się trochę, upodabniając się do Sarmatów. Tu po raz kolejny tacyt odwołuje się do kategorii języka. Tylko że tym razem pełcynowie-bastarnowie mówią jak Germanie, ale tacyt ma wątpliwości, czy są Germanami. Tych wątpliwości nie miał Pliniusz, który uznał ich za piąty odłam Germanów. Dla tacyta jednak to nie język jest ważny dla określenia etnicznego, tylko styl życia jako całość którego częścią oczywiście język może być, ale zwyczaje są ważniejsze niż język. Waha się również tacyt w przypadku Wenetów, czyli przodków Słowian. Wenetowie przyjęli od nich wiele zwyczajów. Gdzie tylko bowiem między Pełcynami i Fennami rozciągają się lasy i góry, wszędzie tam włóczą się za rabunkiem. Trzeba ich jednak zaliczyć raczej do Germanów. Jako, że i domy budują, i tarcze noszą, i szybko przemieszczają się pieszo wszystko to jest odmienne od zwyczajów sarmatów, żyjących na wozie i koniu. W ogóle nie odnosi się w tym przypadku do ich języka. Nic na ten temat nie pisze bo może nie wie. Przydziela tylko do germanów z powodu stylu życia tylko i wyłącznie stylu życia niepodobnego do sarmatów. A Fennów po prostu opisuje w swojej Germanii, tylko z tego powodu można ich uznać za, germatu, za Germanów, że ich de facto włącza do Germanii. Fennowie natomiast to ludność fińska, Finowie bałtycy, Sarmatów nigdzie już Tacyt nie opisuje, gdyż granicą na wschodzie Germanów są się u niego Sarmaci. Germanie są zatem u Tacyta przede wszystkim kategorią etnograficzną. Reasumując, kim są etniczni Lugiowie? To co wiemy na pewno, to że w czasach Tacyta mieszkają w Germanii, w jej wschodniej części, zwanej przed niego Swebią, w peryferyjnej części tejże Swebii, położonej na wschodzie od trzonu plemion swebskich, i za górami od naddunajskich ludów swebskich. Czy mogą mówić po prostu językiem germańskim? Mogą. Czy mogą mówić innym językiem indoeuropejskim? Mogą, o ile język ten nie byłby znany Rzymianom. Tacyt zauważa bowiem niegermańskie ludy w Germanii tylko jeśli mówią po galijsku, po panońsku lub po brytańsku, czy podobnie do języka brytańskiego. Tacyt zauważa także język germański u ludności wątpliwej co do zwyczajów germańskich, jak w przypadku Bastarnów. Zwyczaje lugiów nie budziły wątpliwości Tacyta co do swojej przynależności do zwyczajów Germanii. Języka nie odnotowano. Tak samo jednak nie odnotowano języka Wenetów, na pewno nie germańskiego, lecz prasłowiańskiego. Ani nie odnotowano języka Fennów czy Sitonów, również nie germańskich, ale prafińskich. Języków, które nie były istotne na obszarze Imperium Romanum, były te języki dla Rzymian nierozpoznawalne prasłowiański, prafiński, czy też hipotetycznie język Lugiów. Na to, że mogli mówić innym językiem, wskazuje także to, że zajmują na wschodzie świata germańskiego pozycję analogiczną do Belgów na zachodzie świata germańskiego. Ich język może podobnie do belgijskiego stanowić odrębne i od celtyckich, i od germańskich, od dialektów północno-zachodnio-indoeuropejskich. Dlaczego jednak nie przyjąć, że Lugiowie mówili jednak językiem germańskim? Nie można przecież wykluczyć, że dokonane w czasach ekspansji rzymskiej cesarza Augusta przesunięcie się z febów na wschód mogło doprowadzić do jakiejś germanizacji ludów lugijskich. Żywioł germański był obecny punktowo na ziemiach kultury przeworskiej utożsamiany z Lugiami już od początku III wieku przed naszą erą, jak w tym świadczą zabytki przynależącej do ludów germańskich kultury jastorwskiej. Około przełomu er doszło do ostatecznego wyparcia celtyckich bojów z ich kotliny czeskiej, a świat celtycki stracił na prestiżu stłamszony przez Rzymian, Germanów i Daków. Język germański mógł więc w czasach Tacyta zastąpić w barbarikum język galijski jako lingua franca, umożliwiający porozumiewanie się różnojęzycznych ludów między sobą, a także na przykład, z Rzymianami. Lugiowie na pewno nie byli swebami, co możemy wnosić z geografii Strabona i geografii Ptolemeusza oraz roczników samego Tacyta, który pisze, jak Lugiowie rozbili swebskie królestwo Wanniusza. Oczywiście było to królestwo konkretnie ludu Kwadów, jednak sprawujące hegemonię nad wszystkimi naddunajskimi swebami. Lugiowie wchodzili jednak w rozmaite, nie tylko wojenne, interakcje ze swebami, o czym świadczy fakt, że Ptolemeusz Burów, lud swebski wedle Tacyta, opatruje nadrzędnym określeniem Lugiowie-Burowie. Nie można wykluczyć, że ta zaskakująca decyzja Tacyta by całą wschodnią Germanię, której granic nie jest z tamtej strony świata w ogóle pewien, określić mianem swebi. Że ta decyzja wypływała właśnie z tego, że w jego czasach swebskie ludy germańskie rozszerzyły na Wschód swoje wpływy, rywalizując na przykład z nadbałtyckimi germańskimi ludami wandilskimi. Nie bez powodu początkiem historii Longobardów jest walka z dominującymi politycznie wandalami stoczona gdzieś w Mecklenburgi. A tacyt zna Longobardów jako niewielki, acz dzielny lud swebski. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie tej audycji. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast, interpretacje w serwisach Patronite i Bajkofitu.